jest tak jakby nasze drugie mieszkanie, nie? No, że mamy tu zwierzaki, mamy co robić. Tak, no mnie, no to mi się wydaje, że to jest takie, choćby o, na wiosce, o, jak to mają gospodarstwo, a my, no, a my jesteśmy w mieście i myśmy tu w mieście zrobili tak. Ja, ty się tam odzywaj. Inni ludzie mogą stwierdzić, że to jest śmietnik po prostu. No tak, no zdarzało się takie coś, że właśnie jedni mówią, że a, bo to śmietnik, czy złomowisko. Że jest brudno. Tak, no że brudno. A jednym się to podoba, no bo to jest takie właśnie mało spotykane. No. Czy pani ma świadomość tego, że państwo żyją inaczej niż przeciętni ludzie? No, nie sądzimy, ja jestem z tego świadomo, że żyję inaczej, no bo wiadomo, no, do mnie to jest takie życie drugie, o tutaj. Pan Jerzy razem z rodziną prawie 20 lat temu zajął ten teren nielegalnie. Działka, gdzie wybudował tak zwane swoje rancho, należy bowiem do miasta Siemianowice. To miejsce miało wyglądać jak gospodarstwo rolne, jednak w praktyce jest składowiskiem złomu i starych przedmiotów. Można tu znaleźć wszystko, począwszy od mebli, skończywszy na zużytych sprzętach AGD. Państwo sami to wszystko zrobili własnymi rękoma? Tak. Odzysk, no to się nazywa, że co ludzie tam wystawili, czy coś, on to przywoził na wózku i budował. No, puść to do góry. To dla koni, tak? Tak, i dla gęsi, i dla kóz. Rodzina ma 7 dzieci w wieku od 8 do 22 lat. Gospodarstwo miało dać im namiastkę wakacji i życia na wsi. Ponieważ zagracony teren zaczął się rozrastać, urzędnicy po latach postanowili go odzyskać. Zgodnie z wyrokiem sądu działkę należy posprzątać, a rancho zlikwidować, co dla mieszkańców oznacza prawdziwy dramat. Co wam się tutaj najbardziej podoba? Zwierzęta. Zwierzęta. Najważniejsze są? Tak. Macie swoje ulubione zwierzaki? Kotki. A ty? Kujki. A w co przeważnie się bawicie na ranczu? Chowanego. Koleżanki was odwiedzają tutaj na przykład? Przychodzą ze szkoły? I jak reagują? Lepiej do koni. Do koni? Wyobrażacie sobie dzień, kiedy wychodzicie i po prostu tego nie ma? Nie. Tak było pusto bez tego. Wy się wstydzicie tego rancza? Nie. Państwo zrobili rancho nie na swoim terenie. Tak, no to my wiemy, no ale to nie jest budowlane, że to jest mieszkalne jako z betonu. To jest drewniane wszystko. Komu to przeszkadza teraz, po 20 latach? Rodzina, oprócz zwierząt, które trzyma w gospodarstwie, ma też 6 psów, 7 kotów i małą kozę. Wszyscy mieszkają w bloku obok i śpią zaledwie na kilkunastu metrach. Jak ten koziołek w ogóle funkcjonuje wśród psów i kotów? Dogadują się wszyscy? No, wszyscy się dogadują. On nawet z psami śpi. A to najmłodsze? No, to jest od niej dwa małe. A te dwa przygarnęliśmy. Zdarza się tak, że ludzie podrzucają tam zwierzęta? Tak, zdarza się. I to bardzo dużo się zdarza. Psy podciepują. Zdarzało się nawet, że z auta wypuszczali i odjeżdżali, no. Rancho wasze widać tu przez okno. Tak. Pokażę pani. Rodzina od wielu lat korzysta z mopsu, który zapewnia im leki oraz żywność. Pracownik socjalny odwiedza ich jednak tylko raz na 3 miesiące. Chcieliśmy się dowiedzieć, na czym konkretnie polega ta pomoc, skoro co chwilę przybywa nowych śmieci i zwierząt. Jak to możliwe, że ci ludzie zostali pozostawieni sami sobie? Dlaczego pracownik socjalny nie pracował z nimi, nie tłumaczył w odpowiednim momencie, zanim ten teren się nie powiększył? Pracownik socjalny nie jest władny temu, żeby uprzątnąć, nie wiem, lokal, czy tak zwanym tutaj rancho, które pan Jerzy gdzieś sobie stworzył w ramach swojego hobby, tak? Ale nikt nie każe pracownikowi socjalnemu sprzątać. Tylko dlaczego pracownik socjalny nie był w stanie nauczyć tych ludzi chociażby czystości, że nie należy na przykład, nie wiem, no brudzić, nie należy gromadzić rzeczy. Ten stan trwa 20 lat. Zapewniam panią, że pracownik socjalny na pewno wielokrotnie zwracał uwagę na to, że co może prowadzić do takiej sytuacji, tak, zbieractwo. Ale jaki jest tego efekt? Nie jest w stanie wyegzekwować.
posprzątania tego terenu czy odpowiedniego zajęcia się tym terenem.